A co gdyby zrobić kolejny odcinek z wielkich zawodów naczelników? Pokrótce, co się działo w poprzednim odcinku, żeby wytłumaczyć też wam zasady. Moi naczelnicy, jak i naczelnicy moich widzów, ścierają się na arenie, na walce, na śmierć i życie, gdzie zdobywają punkty. Ja oczywiście jestem w drużynie czerwonej, moi przeciwnicy są w drużynie niebieskiej. Drużyna niebieska to jesteście oczywiście wy. Jeżeli ktoś chce się zgłosić do odcinka, macie specjalny kanał na Discordzie, bądź też możecie napisać nazwę swojego orka, jak i swoją nazwę, swojego niku w komentarzu. Ja wtedy wybiorę uczestników następnego odcinka i następny odcinek ukaże się dopiero, kiedy znowu będziemy mieli trzech zawodników. Prosiłbym naprawdę, żebyście robili to w komentarzach, a nie napadali mnie w grze. Bo nie zawsze grę włączam, a komentarze, jak i całą aplikację YouTube'a zawsze mam pod ręką, no bo mam ją na telefonie. No ale dobra, z jakim wynikiem skończyliśmy poprzednie starcie? 3-0 dla drużyny czerwonej, czyli 3 punkty dla mnie. Czy w tym odcinku uda wam się uzyskać jakieś dodatkowe punkty? Zaczynajmy. Ale zanim jeszcze zaczniemy, zostawcie lajka. Dobra, moi drodzy, ale zanim zaczniemy, przedstawmy dzisiejszą gwiazdę odcinka po mojej stronie. Jest to Garl, złodziej Karagorów. Tak jak widzicie, ma 6 odporności, 2 rozścieczenia, 4 umiejętności klasowe, jak i 4 dodatki. Posiada niewrażliwość na egzekucję, odporność na ogień, odporność na truciznę, odporność na zimno, odporność na klątwy i bestie odporne, co czyni go naprawdę pokonaczelnikiem. 2 rozścieczenia, żadny władcy i oddany pan. 4 umiejętności klasowe, zaawansowana klasa oszusta, bomby dymne, premia pazury dziczy i premia klasy kusznika. Dodatkowo w umiejętnościach posiada heroiczne bomby dymne, ognistą broń, Batachę Karagorów i jest jeźdźcem Karagora. No i pokażę wam jeszcze słabości, żeby nie było. Lęk przed przeszpileniem. Do tego ranią go ataki z ukrycia, jak i ataki z dystansu. Tak jak poprzednio, ja waszych orków nie sprawdzałem przed odcinkiem. Jedziemy na żywioł. Mam nadzieję, że nie podesłaliście szczytowanego orka. I na pierwszy rzut idzie Papryk. Z tego co widzę, Papryk ma Ogbura Jadola, wyklętego skrytobójcę Mroku. Dobra. O, i też ma gościa na Karagorze, więc jest spoko. Ty, dzikus! Zbadam dzikusów! Kontra złodziej Karagorów! Z bandą Karagorów! Dobrze, zaczynajmy walkę! No, chłopaki na start to najpierw sobie pewnie powybijają przybocznych. A nie, patrzcie, agro mają na sobie! Ty, tym bardziej Jadol jest legendarny, ty, heroiczny kontra legendarny! To może być ciekawe. Na początku to same Karagory... I Jadol stracił już swojego Karagora na samym starcie, ale ja chyba też za chwilę stracę swojego Karagora. O ile nikt nie pomoże mojemu! Oho! Jeszcze Jadol ściągnął mojego złodzieja Karagorów. Nie. O, jakieś pazury próbowały wlecieć, ale niestety przeleciały przez przeciwnika, przeniknęły wręcz przez niego. Jadol jest już rozścieczony. Wali w mojego orka. No, ty, o Jezu, Jadol już pół życia zabrał mojemu złodziejowi Karagorów. Te Karagory to się tak praktycznie na nic nie przydały, bo one tylko przyblokowały lekko, jak to się mówi, dzikusów. O, jakiś Karagor spróbuje jeszcze złapać Jadola, ale nie wiem, czy to pomoże w ogóle złodziejowi Karagorów, złodzieju Karagorów, czy udać się chociaż jedyny... Tak, poprawny cios. Udało mu się wyprowadzić. Jest! Pazury dziczy wjechały, ale Jadol ma cały czas włączone rozścieczenie i to chyba za dużo... To chyba nie pomoże mojemu złodziejowi Karagorów, tym bardziej pada od zwykłego pionasa. Także 3-1. Pierwszy punkt dla was. Drużyna niebieska zdobyła w drugim odcinku pierwszy swój punkt. Papryk, gratulujemy. Drugim uczestnikiem dzisiejszego odcinka jest Zaraza i jego Dusk od Pająków jest trującym władcą bestii wróżby. Czyli mogę strzelać, że jest to, tym bardziej jest legendarny, ale mogę strzelać, że jest to władca bestii, który posiada w zanadrzu pająki. I też jeździ na Karagorze. Oj, to będzie karagorowy, iście karagorowy odcinek. Jaki on ma krzywy ryj. Dusk od pająków. Konta Gral, złodziej Karagorów. Ty, ale nie ma żadnych przybocznych. Nie, ma obrońców. Ło, widzę, że chłopaki się tutaj troszkę stwanili, dali sobie jakichś dodatkowych, dodatkowych wspomagaczy. Chłopaki już oczywiście szarżują. Mój Karagor już padł. Ta szarża na tych Karagorach na początku nawet fajnie wyglądała, ale uj, mój jest już w tarapatach, kolega. W poprzednim odcinku niestety to ja wiodłem prym, ale w tym odcinku widać, że to wy jesteście lepsi. Też wystawiłem troszeczkę słabszego orka, ale to nie jest żaden problem. Już kolega od pająków nawet nie musi zadawać obrażeń, bo mój dostaje cały czas jakieś podpalenie losowe.
Oho, pierwsza wymiana ataku. Ty! Łodzi Karagorów nawet zadają jakieś obrażenia. Ej, tepa się na niego, strzela do niego. Panie od pająków, rusz się pan. Dusk! Oho, obrońcy dobiegli do mojego kusznika. Ale za dużo to mu nic nie robią. Powarczał trochę na nich. Oho, znowu szybkie zbliżenie. Będzie strzał w czoło. Tak, udało się. Nawet się dało coś tam podpalić, ale niestety podpalenie nie siadło. Uuu, rozścieczenie wjechało na naszym kuszniku. Ciekawe, czy to coś odmieni losy pojedynku. Ci obrońcy go dobijają cały czas. Ej, weszło zatrucie. O Jezu, kusznik jak się wściekł. Zobaczmy to może... Nie mogę obrócić kamery, chciałem to zobaczyć z innego kąta, lecz niestety nie mogę tego zrobić. Ty, ten pojedynek mogę nawet wygrać. Dusk od pająków. Jeny, on już jest złamany. Halo! Jak to? Ty, cały czas wjeżdżają bomby. Jakieś pojedyncze strzały na czoło. O jeny, wykończy go chyba pazurami. Pazury dziczy wjechały na sam koniec. To będzie koniec Duska? Tak! Dostał pazurami między oko. Także... Kolejny punkt leci na moje konto, mamy 4 do 1. Ale już macie chociaż jedno zwycięstwo honorowe. Możecie za to podziękować Paprykowi. A ty zaraz, no niestety, nie podołałeś w tym odcinku. Dobrze, moi drodzy, pora na ostatniego uczestnika dzisiejszego odcinka, jakim jest Kaczor. Kaczor posiada Ugbuka Zdrajcę, przeklętego zabójcę wróżby, który też jest oczywiście legendarny. Nie mam pojęcia, jak może wyglądać. Zaczynajmy, zobaczmy. Zabawmy się. Do tej pory mamy 4 do 1. 4 dla drużyny czerwonej, 1 dla drużyny niebieskiej. Uuu, jakiż pancerny jest Ugbuk. Ugbuk jest szalony, albo też złamany. Nie czy posiada jakieś słabości. Szkoda, że tego nie można sprawdzać na arenie. I Ugbuk posiada chyba nawet heroiczną bandę wojowników? Ciekawe, czy to... Uuu, od razu wjechał... Uuu, jakie szybkie dobicie ze strony Ugbuka Karagora. Mój kusznik sobie oczywiście tył gdzieś tam stoi na Karagorze. Nawet się zdążył teleportować w dziwny sposób, ale dobra, spoko. Ty, Ugbuk, jak wybija mi wszystkie Karagory, ale... to zadziałało na jego niekorzyść z tego względu, że mój ork posiada oddanego pana, o ile będzie w ogóle atakował, bo z tego co widzę, to lubi sobie postać na tym Karagorze. Nie za bardzo jakoś się inicjuje do walki, ale zaczął obijać pionasów Ugbuka. Aha, i to słynne rozścieczenie już mu minęło. No to świetnie. Ujujujujujujujuj. Ugbuk dostał pierwszy raz trafny jakikolwiek cios. Jeny, jak on ciora mojego orka. Ugbuk, jeszcze jego pionasy go zaczynają tłuc. O, wjechały jakieś pazury dziczy, ale to i tak nic nie da mojemu złodziejowi Karagorus. Z bardzo prostego względu Ugbuk zadaje mu zwiększone obrażenia. Tutaj można właśnie zobaczyć tą wyższość oszalałych orków, czy też, które postradały z rozum, że zadają większe obrażenia od takiego klasycznego orka. Aha, złodziej Karagorów gdzieś próbuje się przebić, ale niestety nie może przebić się przez pionasów Ugbuka i Ugbuk kończy pojedynek. Kończymy odcinek z wynikiem 4-2. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, suba, jak i komentarz. I pamiętajcie, w komentarzu piszecie, bądź też na Discordzie, na specjalnym kanale, nazwy swoich orków i swoich fortów. Następnym razem widzimy się w Seregost.